Witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Życie na. Dzisiaj bierzemy się za świat Zemyna i postaramy się wbić te 56,9%, które nam brakuje do naszego cudnego 53 levela. No zaczynamy od jakiegoś F5 i sobie sprzedajemy nasze itemki, które niedawno powymieniałem na nowe, ponieważ jak wiecie, kiedyś coś powiedziałem o tym, że jak ktoś gra na tej Zemynie, ma duży level i tak dalej, to może mi coś powysyłać. No i ludzie wysyłali już tam w poprzednich odcinkach, pozdrawiałem. Dzisiaj jeszcze również zobaczymy, jak tam moja skrzynka, bo widzę, że są 3 nowe wiadomości, więc może coś nowego dostanę. Ale dobra, mamy jakieś wiadomości. Pierwsza wiadomość to jest, jakieś budki mi się sprzedały. Mrocznego Maga za 2 miliony. Tutaj spoko boss przesłał mi 1 200 000 i do tego jakąś zbroję. Także pozdrawiamy spoko bossa i zgarniamy nasz załącznik. Tutaj nam spoko boss dosłał jeszcze kolejną rzecz. Oto jeszcze bardziej pozdrawiamy. To są jakieś trzony czegoś tam. A tutaj jeszcze Jam jest Magu wysłał nam trochę pieniędzy, więc też Maga pozdrawiamy. Tutaj jeszcze mam jakieś itemki od Advanted. Jezus jest Panem, to nie. Resztę też może kiedyś sprzedamy. Te na 200 level plus raczej nie. Także bierzemy ten trzon i też może go jakoś wystawimy to wszystko na aukcję. I pod koniec odcinka zobaczymy, czy coś nam się sprzedało. Także szybko lecimy do aukcjonera. A w międzyczasie szybko ja sobie powystawiam. A w międzyczasie, jak wiecie, event trwa. Już trwa od 23, więc 5 dzień dzisiaj idzie. Od kiedy? Nawet 6, tak? Czekajcie, no od poniedziałku. Dzisiaj jest sobota, to 6 dzień. I jeszcze trwa przez najbliższe chyba 9, jak nie więcej. Nie, do 9, no to jeszcze. Dzisiaj jest 28 lutego, jutro jest pierwszy, no to jeszcze dobre chyba z 10 dni nam zostało naszego eventu, więc bardzo możliwe, że coś jeszcze zostanie nam dodane. Może jeszcze jakieś questy czy coś i zapowiada się, że raczej tak będzie, ale kiedy to nie wiadomo, ale tak czy tak warto oglądać i być gdzieś tam na czasie na tym kanale, bo jak coś będzie, to ja co chwilę sprawdzam. Nawet jak jestem gdzieś indziej, to ja mam na telefonie po prostu sobie sprawdzam forum i mi tam wyskakuje wszystko i wiem, czy coś zostało dodane, czy nie. Także to sprawa eventu, no tak krótko podsumowując, póki co wszystko było fajnie, bo wszystko było nowe, więc miejmy nadzieję, że jeszcze parę nowych rzeczy będzie i wszystko będzie miłe i udane. Chociaż i tak już tyle komentarzy złych się naczytałem, że wszystkiego mało i tak dalej, że to masakra. Nie wiadomo, ile by było questów, to i tak będzie mało. Bo jak pamiętacie, w ostatnim jakimś evencie, czy to było chyba Halloween, było mega dużo questów, a jak wszyscy porobili wszystkie questy, to i tak było, że o, mało questów. Także cieszę się, że w ogóle jest więcej niż jeden. Bo póki co są chyba ze 3. I jeszcze obstawiam, że pewnie 2 dojdą. A jak nie, to trudno. Tam jeszcze to są, przecież są te ciekawostki w ramach takich mini questów. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, strzałki też sobie powystawiamy. Oczywiście nie wystawiam za jakieś mega grube pieniądze, bo chcę dostać jakikolwiek pieniądz, a nie sprzedawać to przez rok, wystawiając za jakieś, nie wiadomo, bagatela duże pieniądze. Dlatego wystawiam bardzo tanio. No i dobra, mamy gotowe. Mikstur nam chyba starczy, więc lecimy do Nidhal i lecimy na nasze ulubione koboldy. Ja jestem graczem starej daty, więc jakoś całe życie mi się wydaje, że 50 level do 60 to jest eks na koboldach i jakoś chyba tego będę się trzymał, ale dobra. Bo tak sprawdziliśmy sobie, posprzedawaliśmy rzeczy, mamy 5 milionów, to zobaczmy, co my możemy sobie, oła, co my możemy sobie w ogóle za to kupić. Mamy 45 i do, a bo w sumie do 70 paladyn. Tutaj nie ma. O, jakie wszystko drogie, jejku. To moje 5 milionów to tyle co nic. Zbrojki, moja za 600 wystawiona, nic innego nie ma. O, jaki fajny hełmik. A to z tej nowej elity drugiej. A z niej też będzie filmik na tygodniu. Nie ma, filmik z
tytułu Dojście do Elit II, bo no, nie zmieszczę go w tamten stary filmik, w którym są dojścia do Elit II, więc robimy nowy. Jakieś butki, ale butów nie ma tani, chociaż butki bym sobie jakieś unikatowe kupił. Rękawice jako takie mam póki co. Pierścień to też nie w moje pieniądze. Naszyjniki też odpadają. Mam błękitny, więc jest ok. No ja EQ mam w miarę ogarnięte, więc powinniśmy sobie na tych koboldach jakoś tam poradzić. Więc szybko lecimy. Ktoś mi powiedział, żebym kupił tarczę za punkty honoru, a ja mam 93 punkty honoru, jak zdążyliście zauważyć, bo jakoś tutaj nie zbieram, a tarcza jest warta trochę więcej. Więc nawet nie marzę o tym, żeby będę teraz na siłę robił jakieś questy za punkty honoru, żeby tą tarczę zdobyć, bo i tak pewnie bym tego nie zrobił. No i wylatujemy z Nidhal. No i tak jeszcze a propos eventu, to nic chyba nowego tutaj ciekawego nie ma, więc event możemy odstawić. Kolejna sprawa to jest mój jubileusz, który obchodzę dość biednie. Ze względu na to, że mam tyle różnych robót związanych z Margo i innych, że po prostu zapomniałem, że to już się tak wszystko zbliżyło do tej liczby. Bo jeszcze przed samym eventem, czyli niecałe te 5 dni temu, miałem 3900 subskrypcji. A teraz po tych paru dniach nagle patrzę, bite 4000 i tam parę ponad. Także jubileusz niby jest. Wszystko jest ładnie, pięknie i lecimy sobie powoli dalej, tak? Mi to jakoś nie zależy, żeby było tego jak najwięcej, ale i tak jest dobrze. I to głównie dzięki właśnie tym eventom ludzie się do mnie jakoś przekonują. No bo podczas zwykłego trwania gry ja nie rozsyłam żadnych linków, raczej nic nie się jakoś zbytnio nie reklamuje. Więc wtedy tak dziennie na przykład to z 5 osób nowych dojdzie, czy coś takiego. A podczas eventu, no to dziennie potrafi wskoczyć na przykład 20-30 osób jako nowi subskrybenci, więc jest ok. Do tego dołożyłem sobie jeszcze Google Analytics. Na to też poświęcę jeden odcinek, bo to jest bardzo ciekawe, powiem Wam szczerze. Jest tam dużo fajnych i ciekawych informacji. Potem się jeszcze dowiem, czy one mogą być udostępniane, czy nie. Jak mogą być, to Wam poczytam, bo naprawdę tam są różne ciekawe rzeczy. Już abstrahując od tych takich ważnych, czyli na przykład, że ile tam odsłon i jak trzymam widzów, to mi bardzo się spodobało, że jest coś takiego, że pokazuje mi, ile osób dziennie innych osób odwiedzało tą stronę. No nie, że liczba odsłon, bo liczba odsłon strony, no to jest liczba, to jedna osoba może mieć 5 odsłon, a jest taki rubryka i tam jest pokazane właśnie, ile innych osób z innych IP, z innych komputerów i tak dalej odwiedzało moją stronę i to mi się bardzo przydaje. Bo chcę sobie to pooglądać i zobaczyć, jak to wygląda, ile jest tak zwanych aktywnych widzów. I są takie na przykład rubryki, które pokazują z jakich krajów, z jakich miast, to jeszcze jest ok. Ale na przykład z jakiej przeglądarki najczęściej mnie oglądają, z jakiego systemu. A na przykład mobilnie, to jest z telefonów z jakiej marki chyba. Nie z jakiej marki, z jakiego systemu, czy z Androida, czy z iOS-a, czy z Windowsa. Z jakiej rozdzielczości na telefonie mnie ludzie oglądają. I do tego coś jeszcze tam było takiego fajnego. Czekajcie, myślę. Miasta to. Aha, z jakiego internetu normalnie Neostrada rządzi, to już wam mogę powiedzieć. Naprawdę tam no, różne takie ciekawe pierdółki są pokazywane. I to jest właśnie to. Zrobiłem to właśnie sobie też, stwierdziłem, że sobie teraz to zrobię, jak już mam te 4000, to może akurat mnie jakoś wzięło, żeby tego Google Analytics założyć, bo kiedyś o tym czytałem, ale jak zobaczyłem, że to trzeba łączyć z tym kontem, stwierdziłem, że to za dużo roboty, więc tego nie robiłem. A teraz okazało się, że to tylko trzeba się po prostu zalogować po prostu na konto Google, które już mam, założyć, wszystko może być te same hasła, e-mail musi być ten sam, więc wszystko nalajcie i wpisać jakiś głupi kod, z którymi tam wyświetlą do mojego YouTube i wtedy mi już wszystko zlicza tą Google, tą analitykę do tej strony, więc bardzo prosto, bardzo fajna rzecz. No i a propos tego jubileuszu, myślałem, że będzie później i miałem właśnie na niego przygotowaną tą stronkę, z którą walczę teraz cały czas. To jest kolejny temat, który już zmieniam, ponieważ możecie wejść na mój profil. Tutaj wam nie będę nic pokazywał, jak sobie już expię spokojnie. A dobrze mi idzie, powiem wam, bo założyłem sobie to dziwne coś,
co się nazywa błogosławieństwo, jakąś koniczynkę. Nie wiem skąd ją mam, już nie pamiętam, ale dodaje mi 93 punktów co turę i dzięki temu mogę walczyć z każdą grupką, chociaż się boję z tymi piątkami, szóstkami, ale zaraz spróbujemy z jedną zawalczyć, to wam obiecuję. Ale ze wszystkimi grupkami idzie mi dużo łatwiej, więc sobie wykorzystam, on jest na 60 minut, więc postaramy się chwilę poeksp. O, jest cudnie, jest dużo potworków, dobra. No to ekspim, a ja wracam do stronki. Tutaj wam nic nie będę pokazywał. Wchodzicie na mój profil, wystarczy być, wejść na mój profil. Sam sobie nawet zaraz wejdę na drugim komputerze. Wchodzicie na profil i macie pokazane tak jakby cały news od 22.02, czyli od tygodnia, nie? Tak, od tygodnia niecałego. Pracuję właśnie nad taką stronką. Macie pełno screenów. Linku do samej strony wam na razie nie daję, no bo nie jest wam do niczego potrzebny, bo tam jeszcze prawie nic nie ma. Ale dodaję co parę dni, codziennie, co parę dni jakieś newsy. Co już jest zrobione, czego nie ma zrobione. Jest pełno, dodaję w kółko screeny, bo wiem, że jednak obrazki przemawiają do ludzi, więc dodaję obrazki. I na przykład niektóre obrazki mają już po 30 wyświetleń, inne mają tam dopiero po jakieś 16, 20. Także jest ok. Czyli ktoś na to ogląda. Do tego jest ankieta Google, o tym też zrobię osobny filmik. A teraz, żebyście zobaczyli, że chyba nie padnę na tej grupce 6. Czekajcie, to się wyłączy. I błyskawiczny jakiś jeszcze mam, więc sobie go użyję. Oj, chyba wygram. Zobaczymy, ile procent levela wejdzie. 60. O kuźwa, ale fajnie. Dobra, idziemy tutaj, gdzie jest elita druga. Tam też jest parę grupek. I będziemy walczyć dalej. No i a propos tej stronki właśnie, to możecie sobie pooglądać screeny i możecie skorzystać z ankiety. Jest link podany też pod każdym teraz filmikiem, który dodaję, daje odnośnik do ankiety. Nie odnośnik, tylko informacje, że w opisie jest link do ankiety. Pod tym filmikiem też będzie. Możecie sobie zagłosować po prostu, czy będziecie chcieli korzystać, czy nie. To nie jest jakaś zobowiązująca mega wiadomość dla mnie. Po prostu z czystej ciekawości się was pytam, jeżeli już by taka stronka powstała, bo ona miała być, takie moje założenie było, że dla mnie po prostu. Miałem zrobić sobie katalog filmików poza YouTube, ponieważ YouTube katalogowanie ma dosyć słabe, nie licząc playlist, które mnie denerwują, bo po prostu muszę sobie przełączać między tymi filmikami, a tutaj bardzo dobrze mi idzie, póki co w prostych tabelkach sobie wszystko fajnie dzielę. A skoro już coś takiego zrobię, no to dlaczego miałbym tego nie udostępnić jakimś innym osobom po prostu, no nie? Więc stwierdziłem, że będę mógł udostępnić, jeżeli ktoś będzie chciał. Żeby skorzystać z tej ankiety, czyli żeby oddać głos, trzeba mieć konto na Google. To chyba ma każdy z was. Jeżeli nie, no to można założyć, ale obstawiam, że większość osób ma już konto Google. Czy to na Mozilla, czy nawet na Google Chrome, to raczej większość osób ma takie konto. A nawet jak nie wiedzą, to pewnie też mają. Dobra, czy coś tu teraz będzie, tam pójdziemy na grupkę. No i wystarczy tą ankietę odpowiedzieć i tyle. Ja zobaczę sobie wyniki odpowiedzi. Co ten awas ode mnie chce w kółko? Odpowiedzi jest póki co 58. Ankieta jest od czterech dni. To 60 osób prawie odpowiedziało. Z czego 5 osób odpowiedziało, że nie chcą korzystać, a reszta odpowiedziała, że chcą korzystać. No to 5 na 58. Czekajcie, 5 na 50 to 10. To jakieś niecałe 10%. Tak? Albo źle policzyłem, albo mi to źle pokazuje. Dobra. No to tylko 10 osób powiedziało, że nie chciałoby z niej korzystać, a prawie że 90, bo to jakoś takie są dziwne liczby, powiedziało, że chętnie by korzystali z takiej stronki, więc to mnie jeszcze bardziej jakoś motywuje, żeby sobie powoli to wszystko robić. Na przykład dzisiaj, bo dzisiaj mamy sobotę i jubileusz, i event, i wszystko, ja sobie robię jeszcze stronkę z rana, to dzisiaj zrobiłem, kończę już robić listy do questów. Questy po prostu są w zwykłych tabelkach, już możecie jedną z tych tabelek zobaczyć. Jest bardzo prosto, zawierają tam numer questa,
po kolei. Wiecie o tym, że questów mamy chyba ponad 270 albo coś takiego. Jak nie, no coś, dużo mamy tych questów po prostu. Nazwę questa, level i miasto. I tam, gdzie jest nazwa questa, tam jest nazwa po prostu questa. I ta nazwa jest na czerwono, bądź jeżeli dzienny, to na granatowy, tak sobie wymyśliłem. Parę questów jest na szaro, ponieważ są to questy, które już nie są aktywne, ale ważne, żeby były w spisie, żebyście mogli zobaczyć sobie, że kiedyś mogło coś takiego być. I każdy quest będzie miał odnośnik. I jest wyżej jest taka mini instrukcja, która właśnie mówi, że jeżeli nie ma hiperłącza, to oznacza, że jeszcze nie powstał filmik do tego questu. I na podstawie takiego czegoś będziecie mogli sobie po prostu korzystać. Nawet jeżeli nie chcecie korzystać z tego dla filmików, to tam oczywiście większość questów będzie miała opisy, bo chyba zrobię tak właśnie, że porobię te stronki osobne i dodam na nie opis, i to już będzie jako spis questów, taki dosyć dobry i przejrzysty, a do tego dodam dopiero później filmiki. Jeszcze nie wiem, bo to cały czas wszystko, jak zauważyliście, robię w kółko i coś wymyślam nowego, więc dzisiaj mogę powiedzieć jedno, a jutro okaże się, że wszystko będzie inaczej, więc na razie jest na lajcie, ale oczywiście stronka będzie bardzo, jest bardzo przejrzysta, prosta. Co chwilę się pytam różnych znajomych, jak to wygląda, jak tam to wygląda, czy jest ok. No i większość pomysłów wychodzi dobrze, bo wszystko jest proste. Nie kombinuję, nie w ogóle się nie bawię w jakieś różne pierdoły i tak dalej, i tak dalej. Po prostu robię proste rzeczy, żeby był prosty przekaz dla... Kurde, bawię się pendrive'em jakby co, żeby był prosty przekaz dla was. No i dobra, no coś mi się zwiesiło. Tutaj sobie... Jeszcze dokończymy zaraz expa, bo jak zauważyliście, brakuje mi już bardzo mało tych procent. I zakończymy nasz dzisiejszy odcineczek. Także z racji, że jest to odcineczek Życie na, no to jak możecie sobie przeczytać na moim kanale, wchodząc od tej głównej strony na kanał, to macie tam coś takiego. Filmiki z tej serii dodawane są, kiedy poprzedni osiągnie próg, jakiś tam łapek w górę. No nie, no ja się tego w sumie trzymam i ludzie też się w sumie tego trzymają, bo powiem wam, że ostatni filmik w dany miesiąc temu, Życie na, miał próg chyba 70 łapek, a już ma ponad 100. Także ten filmik też rusza z progiem 70 i zobaczymy, czy uda wam się tyle dobić. Mam nadzieję, że filmik ciekawy, bo dzisiaj jakoś dużo expa wyszło i to jeszcze na Zymynie, i to jeszcze na Koboldach, gdzie masa ludzi expi. Powiem wam szczerze, że się czaiłem na ten filmik i na to expowisko już od paru dni. W nocy po prostu się czaiłem. Ludzie w nocy expili, a dzisiaj sobota rano, godzina 8, nikogo nie ma. No, mniej licząc paru osób, to widzicie, że mogliśmy śmiało poexpić przez ponad 10 minut, więc jako tako uznaję odcinek za udany. No i mam już 100% wbite. Trochę procentownik przekłamuje, ale chyba już na tej grupce dobijemy level. A skoro dobiliśmy level, to niedługo pewnie trafi jakiś nowy quest dla was i od razu do mojego spisu, który jeszcze będzie się robił. On to jest na razie tylko po prostu prosty pomysł. Jeżeli chcecie, chcielibyście usłyszeć jakoś procentowo, to strona jest uzupełniona w 5%, bo póki co to dodałem listę od Gonsa do 300 levela, listę do questów i dodałem większość odcinków od Gonsa do 300 levela, jeszcze mi chyba trzech brakuje, a z tych wszystkich 20 partów, do tego też możecie zobaczyć screeny na profilu, jak to wszystko dokładnie wygląda. Dobra, bo tam ktoś mi się wbił, a ja chyba tutaj już nic nie będzie. Dobra. To pójdziemy, poprosimy, żeby ktoś nas zabił. I pójdziemy sobie jeszcze obczaimy skrzynkę, bo jak mówiłem, ja to robiłem na przestrzeni paru godzin, nawet trochę więcej, więc mogliście na tego nie zauważyć, ale filmik był nagrywany w dość paru różnych miejscach, ponieważ początek nagrałem wcześniej, czyli itemki wystawiłem wcześniej. Ale okazało się, że ekspowisko było zajęte, więc dopiero ekspowisko nagrałem dzisiaj rano. I tak naprawdę już minęło trochę czasu, więc już mam jakieś trzy wiadomości z aukcji, przepraszam. Więc może coś nam się sprzedało. Liczmy na to, że będzie to coś dobrego, chociaż ja tam wszystko miałem po 200, 300, 500k, więc jakiś milion powinien nam tutaj wpaść. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Ostatnio coś takiego na meczu siatkarskim śpiewaliśmy, jak grali. Dobra. No bij mnie ktoś. No bo nie ma żadnych potworków, nie mam na czym paść.
Może te dziewczyny mnie zaatakują. Może ten Kiisaka mnie zaatakuje. O, dobra. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Zabijcie mnie, zróbcie to. O, jest, idzie, idzie do mnie. O, idą. O, dobra. Dwie laski się rzuciły. Podziękujemy i jeszcze dam jej cios. Tak jest, jest moc, jest dobrze. Jeszcze drugi. Gorące uderzenie i padłem, dobra. No to jeszcze szybko obczajmy skrzynkę i uciekam, wracam do robienia stronki. Jutro będzie jeszcze jakiś odcineczek a propos właśnie może samej stronki, żebyście, pokażę wam jak to wygląda na filmie. W poniedziałek będzie na pewno dojście 500K, 400K i 200. W piątek będzie jakiś, Boże, na tygodniu będą filmiki z dojściem do nowej elity i parę questów, a póki co do zobaczenia.